Witajcie kochani w kolejnym vlogu Mody Eko Kreatywnej. Dzisiejszym tematem będzie Back to School, powrót do szkoły i to kochani w dwóch odsłonach. Oczywiście wszystkie stylówki dzisiejsze będą z second handów. Co więcej, postanowiłam udowodnić Wam, że nie tylko uczniowie zasługują na fajny styl i na to, żeby ich wesprzeć na początku roku szkolnego, ale pokażę Wam także stylówki dla nauczycieli. Co więcej, będę robiła stylówki dla ucznia i dla nauczyciela, właściwie dla uczennicy i dla nauczycielki, z tymi samymi ciuchami, zmieniając nieco akcesoria i troszeczkę zmieniając stylizację. Zobaczycie, że styl nauczycielski wcale nie musi być bardzo nudny i nie musi przypominać pań z lekcji w TVP. Postanowiłam powalczyć z wizerunkiem nauczyciela, sama jestem nauczycielką i nauczyciel wcale nie musi wyglądać nudno, nie musi być bezbarwny, bezkształtny. Nauczyciel po prostu może wyglądać super, bardzo modnie, a jednocześnie z gracją i z elegancją. Więc kochani, uwaga, przygotujcie się na bitwę, bo będą stylówki uczeń, nauczyciel i piszcie w komentarzach, czy Waszym zdaniem wygrał uczeń czy nauczyciel? Które stylówki były lepsze, ciekawsze? Może któraś Wam się bardziej podobała? Napiszcie koniecznie. Kochani, więc uwaga, uwaga, zaczynamy. Zanim przejdziemy do tego porównania stylówek, to chcę Wam przypomnieć jeszcze moje stylówki dla uczniów, które robiłam wcześniej. Był to vlog z moimi uczennicami ze szkoły. I zobaczcie tutaj tak szybko dla przypomnienia Martynę w takim pięknym stroju w stylu militarnym na co dzień do szkoły. Wszystko zielone, kolor khaki, jeden z ulubionych stylów młodzieżowych, także myślę, że super się nada również i w tym sezonie, bo ten styl jest zawsze aktualny. Następnie robiłam też stylówki z Harry'ego Pottera i tutaj też jest kilka takich stylówek, które doskonale nadadzą się według mnie do szkoły. I na przykład stylóweczka na Ginny Weasley, która ma na sobie bluzę Gryffindoru z krótką spódniczką i wysokimi getrami za kolanówkami. Jeszcze jedna stylówka, tak na szybko, stylówka na Hermione Granger, to jest taka kujońska stylówka, spódniczka w kratę, biała koszula, na to sweterek obcisły z takim wykrojem w serek i kolorowa chustka do tego. Super stylóweczka. Później pokażę Wam też stylówkę, która będzie trochę przypominać właśnie stylówkę Britney Spears, Baby One More Time. A tymczasem przejdźmy do stylówek już uczeń, nauczyciel. Pierwsza stylóweczka od razu będzie na rozpoczęcie roku szkolnego. Zaczynamy od początku. No i zobaczcie, uczennica ma na sobie tą właśnie bluzkę, którą ja mam na sobie, a właściwie to jest body przerobiony z jedwabnej bluzki. Ona się świetnie nadaje na uroczyste rozpoczęcie roku, bo jest biała, taka kremowo-biała, z takim pięknym, uroczym wiązaniem z przodu i ma bardzo uroczy krój. Nie będzie nam wychodzić też z spódniczki, ponieważ właśnie jest zrobione z niej body. Zobaczcie na TikToku. I teraz zobaczcie, następnie do tego rozkloszowana szeroka spódnica w kratę, taką maxi kratę, pasek. No i mamy gotową stylówkę. Do tego tutaj ja proponuję dla uczennicy balerinki eleganckie, niedrogie, wszędzie można je kupić, można nawet nosić płócienne, wszelkie rodzaje balerinek są dostępne. Oczywiście możecie też sobie tutaj fajne czarne trampki jak najbardziej włożyć. No i bardzo urocza stylówka, do tego jakaś torebeczka, ja tutaj na początek roku zaproponowałam taką płócienną, młodzieżową torebkę w takie asteckie wzory jakby. Fajnie pasuje do tych kolorów. Biały i czarny. Oczywiście w niektórych szkołach jest obowiązek noszenia granatu, no ale po prostu możecie wtedy ten kolor czarno-biały zastąpić gładką granatową spódnicą, zależnie jak w Waszej szkole obowiązuje. No i kochani, dla porównania, ta sama bluzka dla nauczycielki, ale już do spódnicy, tadam, bardziej maxi, właściwie to jest taka coś pomiędzy midi a maxi, spódniczka za kolano, też rozkloszowana, w pięknym takim kroju na lata 50. Wąska talia, do tego też paseczek ten sam, dlaczego nie? No i tutaj mamy już inne buty, bardziej takie damskie. Ja wybrałam takie bardzo subtelne klepeczki na niskiej kaczuszce ze skórki włoskiej. Przypominają w kolorze spódnicę. Oczywiście można założyć zabudowane buty, zależnie od pogody. Ja tutaj się jeszcze kierowałam taką dobrą pogodą. Więc taka bardzo kobieca stylizacja, według mnie przeurocza, bardzo elegancka, szykowna. Myślę, że żadna nauczycielka nie powstydziłaby się tej kreacji, mimo dosyć ostrego koloru.
Mnie się to bardzo podoba. No i zobaczcie, teraz zestawienie, co jest lepsze? Strój uczenniczy czy strój nauczycielki? A może remis? Kochani, następna stylówka to już będzie stylówka ze spodniami. Tak, następne trzy stylówki będą takie bardziej sportowe. W ogóle wszystkie te stylówki będą w takich głównych, najbardziej reprezentatywnych trendach ostatnich sezonów. Coś, co na pewno będzie modne i coś, co na pewno będziecie mogli na co dzień nosić. Druga stylówka to mom jeans. Takie troszkę bardziej obszerne, luźne, w stroju uczennicy do biało-niebieskiego body. Dosyć jaskrawego żółtego paseczka i takich limonkowych trampek na wysokiej podeszwie. Super, według mnie, uroczy strój dla uczennicy. I modny, bardzo modne wszystkie elementy tego stroju. Do tego można sobie troszkę zaszaleć z torbą. Ja tu wybrałam taką młodzieżową torbę Desigual. Ona jest oczywiście z Zumpexu. Kupiłam ją kiedyś za 20 zł. Czasem ją noszę na wycieczki, bo jest bardzo praktyczna. Ale zobaczcie, fajnie dobrane te kolory. Tutaj takie kolory limonkowe w torbie też nawiązują do trampek i do paska. Także wszystko gra. Oczywiście można do tego włożyć plecak szkolny i będzie równie fajnie. Na koniec też wersja z kurtką jeansową. Oczywiście kurtka jeansowa w obu przypadkach i dla ucznia, i dla nauczyciela może być jak najbardziej. Ale zobaczcie, dla nauczycielki te same spodnie i właściwie ten sam styl, bo popatrzcie, wybrałam bluzkę również biało-niebieskie, drobne paseczki, ale ta bluzka już jest taka elegantsza, włożona do środka, ma takie bufiaste rękawki, tutaj dekolt jest przysłonięty, nie jest bardzo obcisła, ale dopasowana. I do tego możemy sobie założyć na przykład biały pasek, skórzany, elegancki, te same trampki, dlaczego nie? Dlaczego nauczyciel ma tylko chodzić w jakichś nudnych butach dla starszych pań? Trampki są uniwersalne dla wszystkich. No i tutaj do tego troszkę touchu takiej elegancji, czyli niebieski w przepięknym kolorze, żakiet niezapinany, taka żakieto-narzutka, powiedziałabym. No i torba. I już mamy bardzo fajny, elegancki strój do szkoły. Także, kochani, no zobaczcie, dwie stylóweczki, porównanie, uczeń, nauczyciel. W zasadzie baza stroju ta sama, bardzo podobny styl. Drobne różnice i już możemy ubrać się dla każdego wieku. Następna stylówka jest znowuż z jeansami, rurkami, z wysokim stanem. Też jeden z bardzo modnych trendów. Większość osób wybiera tego typu stroje. No i do tego, do tych jeansów rurek, w stroju uczennicy wybrałam krótką koszulę w kratę, bo tak, to będą obie stylizacje, właśnie jeansy i koszula w kratę. Dla uczennicy krótka, wiązana w pasie koszulka, sportowa torba, no i świetny strój, naprawdę bardzo wygodny. Powiem Wam, że wszystkie te ubrania są moje i ja je noszę w różnych zestawach. Oczywiście taką koszulę ja bym włożyła raczej w wakacje, nie do szkoły. No jest troszeczkę krótka jak na noszenie oficjalnie do pracy. Natomiast wersja nauczycielska, te same spodnie, ale tutaj już mamy body w kolorze takim brudno-różowym i do tego bardzo modna koszula flanelowa, zresztą świetnej jakości. Kochani, ostatnio kupiłam ją za jedyne 8 zł w Lumpexie. Jest przepiękna, ma takie fioletowo-różowo-niebieskie odcienie, jest ślicznej flaneli, takiej bardzo miękkiej, no i z tymi modnymi guzikami, takimi jakby trochę rogowymi. Można podwinąć rękawki i ta koszula jest dłuższa, przysłania nam już pupę i jak najbardziej można ją w formie takiej bluzy czy żakietu ubrać sobie do pracy. Super według mnie zestawienie i tutaj do tego też balerinki z kokardkami. To są takie gumowe balerinki w stylu Melisy. To nie są Melisy, ale oryginalne włoskie balerinki. Bardzo fajne, bardzo wygodne i w zasadzie każdy może też również takie obuwie nosić. Ciekawa jestem, która z tych stylówek bardziej się Wam podoba? Ja powiem Wam, że mam dylemat. No pewnie bardziej przydatna będzie ta druga, no bo jednak będę w niej na pewno chodzić. Kochani, następna stylówka to stylówka troszkę na zimniejszą pogodę. To jest stylówka z bluzą ciepłą, taką bluzą ocieplaną od środka, długą, z kapturem. I ja taką bluzę osobiście noszę do pracy. To, że ona jest w stylu młodzieżowym, to nic nie znaczy. Ona jest w dobrym stanie, jest w miarę elegancka, wygląda schludnie, więc dlaczego miałabym nie nosić tego do pracy? Czasem są takie dni, kiedy jest luźniej, albo idziemy na wycieczkę, albo robimy jakieś aktywne zajęcia i jak najbardziej ta bluza się świetnie sprawdza dla mnie do szkoły. No i do tego bym tutaj włożyła sobie moje bordowe rurki z Top Shopu. I wygodne obuwie sportowe, ja tu mam takie skórzane tenisówki Echo, świetne, bardzo wygodne, oddychające.
do tego też jakaś wygodna torba albo plecak i jesteśmy zaopatrzeni na zimną pogodę. Dla uczennicy wybrałam dokładnie tą samą bluzę, tylko do szarych leggingsów, takich zamszopodobnych i wysokich trampek w panterkę. Zobaczcie, te trampki nieprzypadkowo dobrałam właśnie w panterkę, oprócz tego, że po prostu mam te trampki, to ta panterka według mnie i kolorystycznie, i stylem pasuje bardzo do tej lamy na bluzie, bo ona ma takie właśnie z beżem odcienie i kolorystyka tych trampek pasuje, a w dodatku jest to też motyw zwierzęcy, więc bardzo fajnie według mnie to nawiązuje właśnie do tego, że ta lama jest na tej bluzie. W ogóle urocza ta lama, no zakochałam się w niej, powiedziałam, muszę mieć tą bluzę, niestety kosztowała mi aż 25 zł. Powiem, że to jedna z najdroższych rzeczy, jakie kupiłam w tym sezonie w lumpeksie. Ciekawa jestem, która z tych stylówek Wam się podoba, aczkolwiek dla mnie one są bardzo podobne i obie te stylówki sama bym włożyła. Troszkę tutaj chciałam rozróżnić. Następna stylówka to będzie stylówka z sukienką, bo niektórzy lubią sukienki. No, są też i dziewczyny w szkole, które noszą sukienki. Ja wybrałam taką uniwersalną sukienkę koszulową. Ona jest też z takiej flanelopodobnej tkaniny bawełnianej w krateczkę. Bardzo uniwersalny wzór i zawsze modny. Naprawdę, no nie zdarzył się chyba sezon, kiedy by tego typu krata nie była modna, więc i sprawdzi się teraz. No i dla uczennicy wersja bardziej rockowa, tutaj z paseczkiem, z takimi jakby dżetami. Do tego buty sportowe i wybrałam tutaj też oczywiście taką bardziej sportową, skórzaną torbę i kurtkę ramoneskę. Taką w kroju bardziej młodzieżowym, krótką, wygodną. Myślę, że świetny strój dla dziewczyn, które lubią sukienki i które lubią taki trochę rockowy touch, to będzie fajna propozycja do szkoły. Takie sukienki są przewygodne i powiem Wam, że wygodniejsze są niż spodnie, co ciekawe. Ja osobiście wolę w takiej sukience chodzić, chociaż w jesieni trzeba będzie już niestety włożyć do tego rajstopy. No i dla nauczycielki wersja bardziej elegancka, taka wysublimowana, powiedziałabym. Tutaj do tej sukienki dobrałam elegancką, dopasowaną kamizelkę w kolorze szarym. Ona się właśnie kojarzy z taką troszkę już wyrafinowaną kobietą i buciki trochę wyższe, sandały takie na koturnie, można do tego fajną torbę, również kurtkę albo jakiś fajny oversize'owy żakiet i też będziemy mieć świetną stylówkę. Sukienka dla każdego wieku. Da się? Da się. I wcale nauczyciel nie musi być tą nudną belferką jak z Władców Much. Pani Frau. Kochani, następna stylóweczka to stylówka ze spódnicą plisowaną. Spódnica plisowana to jest też hit sezonu, a w ogóle takie spódnice są zawsze modne w stylu uczniowskim, ale generalnie tutaj wybrałam tą spódnicę taką trochę dłuższą, bo jednak bardzo krótka spódniczka by się nam nie sprawdziła raczej dla nauczyciela. No nie wypadałoby iść w takiej długości, więc taka spódniczka przed kolano, oczywiście młodsi mogą wybrać sobie wersję krótszą i niekoniecznie skórzaną, tylko taką zwykłą, na przykład czarną, czy granatową, czy brązową, czy w krateczkę. No ale tak czy inaczej, do tej samej spódniczki, którą ja tutaj podniosłam trochę, żeby ona była z wyższym stanem, w wersji uczniowskiej, bluzeczka sportowa w panterkę, oczywiście do tego może być każdy t-shirt, czarny, biały, jaki chcecie, każdy będzie pasował do tego stylu i takie już troszkę cieplejsze buty sportowe, sneakersy do kostki, to nadaje takiego sportowego stylu i będzie bardzo wygodne też do szkoły. Do tego można użyć plecaka, jakiejkolwiek kurtki, na przykład bomberki, która będzie rewelacyjnie wyglądać do takiego stylu, albo nawet i ramoneski i świetny, super modny styl. Do tego buciki do kostki i to są znowu te trampki w panterkę. Mnie się one tutaj do tego idealnie nadają, ale każde trampki, na przykład konwersy, będą świetnie wyglądać, czy też właśnie buty sportowe typu sneakers. No i ostatnia już stylówka, zaraz będzie koniec bitwy i będziemy decydować, co było lepsze. Ostatnia stylówka to stylówka z golfem, bardzo modne, obcisłe, wąskie golfy ostatnio są, a już fioletowy kolor to jest hit absolutny tego sezonu, który nadchodzi, więc fioletowy golf.
obcisły, bawełniany, świetnie się nadał dla każdego wieku, do każdej praktycznie stylizacji. Ten kolor jest dosyć wymagający, ale ja tu do takich neutralnych dodatków. Obie wersje będą ze spódniczką w kratę. W wersji uczennicy ta spódniczka jest króciutka, taka wełniana, to jest spódniczka z Zary. Krótka, wełniana, plisowana, do tego rajstopy pod kolor i można za kolanówki sobie włożyć, żeby było cieplej i do tego jakieś ciężkie buty, albo tak jak ja tutaj dałam wyższe sneakersy i już na taką troszkę bardziej jesienną pogodę jesteśmy gotowi. Bardzo fajny styl. Oczywiście to faktycznie ta spódnica już tutaj jest typowo młodzieżowa, natomiast druga stylówka dla nauczycielki zakłada troszkę dłuższą i elegantszą spódnicę, również w krateczkę z wełny. I ta spódnica też nie jest długa, ona jest przed kolano, więc to, no, to nie jest już taka mini, ale to jest jednak krótka spódnica, nie każdy pewnie się odważy. Natomiast ja chodzę w takich spódnicach, uważam, że nie jest to jakiś skandal, bo ona jest dosyć elegancka i ten cały styl jest dość szykowny. Do tego oczywiście kryjące rajstopy, które już nam na więcej pozwalają, nie trzeba się tutaj już obawiać, że będzie to niestosowne. Kryjące rajstopy w kolorze spódnicy, retro paseczek, taki vintage'owy z klamrą złotą, będzie dodawał elegancji i szyku. I do tego oczywiście jakieś akcesoria, torba odpowiednio dobrana, buty. Ja tutaj wybrałam na obcasie, bo to do tego stylu bardziej mi się podobało. Te są takie jesienne, wiązane, klasyczne, takie w stylu angielskim buciki. Podobna stylówka, w podobnym stylu, ale już dla osoby dojrzalszej i tutaj już ta klasa dla nauczyciela jest dodana. Generalnie podsumowując, piszcie, które stylówki najlepsze, które Wam się bardziej podobały, czy uczniowskie, czy może na równi, czy nauczycielskie i oczywiście oglądajcie następne vlogi, zapraszam niedługo na Hola i klikajcie sobie dzwoneczek, subskrypcję i jeśli Wam się podobał film, dajcie łapkę w górę i zapraszam na kolejne programy. Cześć! Pozdrowienia dla Wolkan. W nudnych kolorach, jakichś bezkształtnych. No i pierwsza stylóweczka będzie... Z czym będzie pierwsza stylóweczka?